Pomimo, że jestem świeżo po operacji kręgosłupa i nie powinienem, przejechałem dzisiaj dla Was ponad 600 km, tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać Wam nieruchomości z zupełnie innej strony. I oprócz tego, że dostaniecie bardzo dużą dawkę nieruchomościowej inspiracji, to odpowiemy sobie na dwa kluczowe pytania. Czy da się wybudować dom, konkretny dom w cenie kawalerki i ile można na tego typu nieruchomościach zarobić? i czy w ogóle się da i jak to zrobić w praktyce. Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Preppers i zapraszam Was dzisiaj w podróż po nieruchomościach, których jeszcze nie znacie. Wiele osób pewnie pamięta i wychowało się na takiej bajce o trzech świnkach. I wszyscy wiedzą, żeby te domy były takie, wiesz, z kamienia, nie? Jak jest trwałością tych budynków, które wystawiacie? Umowy pisze się na złe, a nie na dobre czasy. Czy banki to finansują normalnie? Można wziąć pod to leasing, kredyt hipoteczny? Czy, ym, czy ubezpieczyciele nie mają z tym problemu? Czy te zgłoszenia rzeczywiście coś ułatwiły? Czy tak naprawdę jeszcze więcej skomplikowały? <laughs> Otóż wchodzimy na niebezpieczne meandry polityki. E, czy te zgłoszenia tzw. Polskiego Ładu coś ułatwiły? Ze mną jest dzisiaj Jarek. Cześć Jarek. Cześć. Użytkownik i równocześnie pomysłodawca. Housemart. Macie też kanał na YouTubie. Jeżeli będziecie chcieli więcej treści, to zapraszam na kanał. A na razie ja bym Ci poprosił o to, żebyś pokazał nam ten dom i powiedział, jak on wygląda od strony użytkownika, jak się w nim mieszka. Okej, okay, zapraszam. To co tutaj widzisz, to jest nasz flagowy projekt. De facto od tego zaczęła się 3 lata temu cała historia naszej firmy. Od tego czasu zbudowaliśmy ponad 100 domów tego typu, ale ten to jest nasz bestseller. Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2 po obrysie budynku. Ten dom, który widzisz, ma 4,6 metra szerokości, 7,5 długości i 6 metrów wysokości. A to, co go charakteryzuje z punktu widzenia takiej estetyki i wyglądu, no to przede wszystkim duże frontowe przeszklenia, no i antrasola, którą Ci pokażę zaraz w środku. Chodź, nie mogę się doczekać. To zapraszam Cię, Jacku, do środeczka, albo do środka, jakby się chciało powiedzieć zaczniemy od łazienki od razu po wejściu do domu masz łazienkę ta łazienka jest takich kompaktowych rozmiarów, ona ma niecałe 3 metry kwadratowe powierzchni ale wszystko to co powinno się w tej łazience zmieściło, no bo zobacz masz ubikację w systemie Geberit, masz nawet szafeczkę żeby sobie jakieś różne rzeczy w niej schować, kabinę 90 normalną, możesz sobie tutaj wejść, swobodnie się obrócić dzięki temu, że ona jest po prostu ścięta. Jest okno, co ważne dla wentylacji w łazienki. W łazience. pralka ładowana od góry, umywalka, lustro, jakaś półka, którą Natalia własnoręcznie zrobiła. Także łazienka jest naprawdę niewielkich rozmiarów, ale wszystko się tutaj zmieściło. I taką ciekawostkę ci powiem, ta łazienka jest praktycznie co do centymetra takich rozmiarów jak w moim dwupokojowym mieszkaniu w Warszawie. Więc jest to przeniesiona po prostu łazienka, można powiedzieć z bloku. Idąc dalej, mamy tutaj dodatkową dolną sypialnię. O. I ta dodatkowa dolna sypialnia ma e, około 7 m2 powierzchni, ale zobacz, że zmieściły się tutaj dwa pełnowymiarowe pojedyncze łóżka, ale one są w takim systemie, ja to nazywam może hotelowym, że te łóżka możesz po prostu za sobą sunąć i zrobić z tych dwóch pojedynczych łóżek po prostu duże łóżko e, małżeńskie. Tylko wtedy tą szafeczkę e, trzeba sobie wysunąć. Wysokość pomieszczenia 2,5 metra, czyli tak jak w budynkach mieszkalnych, jednorodzinnych, bo ten dom możesz wybudować zarówno um, o statusie jako budynek rekreacji indywidualnej, lub o statusie jako budynek mieszkalny, jednorodzinny, w zależności od tego, na co pozwala Twoja działka. No i masz tutaj dużą szafę pojemną, bo o szafach też w tym naszym projekcie nie zapomnieliśmy i te szafy oczywiście tutaj są. Mamy duże okna, które doświetlają możemy sobie je otwierać. Mogą być też uchylne. Mamy również rolety osłonowe. Są w takim systemie na sznurek, ale mogą być na kontakt albo mogą być na pilota. Generalnie te rolety służą po prostu temu, żeby no, chronić to, co mamy najcenniejsze w tym naszym budynku. Powiem Ci, Jarku, że ja miałem takie obawy, jadąc tutaj. Że będę tu się czuł tak ciasno, bo ja lubię takie przestrzenie, w których sobie mogę rozłożyć ręce, jak wstanę mhm. i tak dalej, a jednak ta sypialnia, której się nie spodziewałem w ogóle na dole, bo myślałem, że to jest tu wszystko jednak daje taki komfort, że jakby osoby, które są wysokie i cenią sobie przestrzeń, to będą mogły się tu odnaleźć. Tak, ta dodatkowa sypialnia ona bardzo zwiększa funkcjonalność tego domu, natomiast w nim zostały zastosowane dwa triki, dlaczego właśnie masz takie odczucie, a nie inne i 99% ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do nas na dni otwarte, bo takie spotkania też organizujemy i przyjeżdżają setki osób na taki dzień, to naprawdę 99% z nich mówi dokładnie to samo mówią wow nie sądziłem nie sądziłam że ten dom będzie taki duży a mówimy cały czas o domu który ma 35 metrów powierzchni zabudowy i jakie to są te triki no po pierwsze duże frontowe przeszklenia które bardzo doświetlają ci po prostu przestrzeń wewnątrz a drugi trik to jest to, że nie masz zabudowanej góry czyli masz antresolę i przez co tu gdzie teraz stoimy mamy prawie 6 metrów do najwyższego punktu w tym budynku wewnątrz dodatkowo rozplanowanie mądre, wiesz, każdego centymetra w tym domu powoduje, że on jest naprawdę bardzo funkcjonalny i taką ciekawostkę Ci powiem, my z Natalią mamy mieszkanie w Warszawie dwupokojowe które ma powierzchni 49 metrów kwadratowych a tutaj w tym domu, w którym się znajduje i być może mógłbyś powiedzieć, że to jakiś mały dom, jest 48 metrów kwadratowych. Czyli ten dom jest alternatywą dla dwupokojowego mieszkania w bloku, a kosztuje no, o wiele mniej aniżeli dwupokojowe mieszkanie w jakimś dużym czy wojewódzkim mieście. Okej, okay. pokaż nam jeszcze w kuchni, co mamy dalej. To co widzisz przed sobą, no to kuchnia oczywiście. Mamy tutaj piekarnik, płytę indukcyjną, zmywarkę, duży wygodny zlew, blat roboczy, dużą lodówkę wraz z zamrażarką, no i naprawdę sporo szafek, szafeczek, gdzie wszystko udało się pomieścić i bardzo po prostu wykorzystać tą przestrzeń. Mamy telewizor, mamy stół, przy którym sobie jemy śniadania czy obiad, jeżeli na tarasie oczywiście pogoda nam... Uniemożliwia to, aczkolwiek w okresach takich wiosna, lato, wczesna, jesień, prawda jest taka, że zdecydowana większość czasu to spędzamy ją po prostu na zewnątrz. No i to jest właśnie ten taki game changer, jeżeli ktoś by porównywał, właśnie czy taki kompaktowy dom, czy na przykład mieszkanie, czy kawalerka w bloku, no to jednak ten ogród, taras, mówię to po prostu z punktu widzenia użytkownika, jest no, takim najważniejszym bym powiedział czynnikiem, który by decydował, żebym właśnie. W to po prostu wchodził. No i mamy dużą, rozkładaną, wygodną kanapę. Mamy również dodatkowe okno, aczkolwiek te duże frontowe przeszklenia tak doświetlają tą przestrzeń, że to okno boczne nawet nie jest tak naprawdę konieczne. A nad tobą znajduje się jednostka klimatyzacji która zapewnia nam chłodzenie, oczywiście oraz grzanie. I prawda jest taka, że 80% roku to korzystamy właśnie z, z tego klimatyzatora. On ma ponad 3 kW mocy, także nie jest to jakiś duży prądożerczy instrument w tym domu, a zapewnia, tak jak mówię, i ciepło, i chłód w zasadzie przez, przez cały rok. No Jarku, nie spodziewałem się, to jest tyle miejsca, że i by wszedł no. spokojnie. No, tak, tutaj jest dużo miejsca dzięki wysokiej ścianie kolankowej. Wysoka ściana kolankowa, czy w ogóle ściana kolankowa, to jest to miejsce, w którym bok budynku zaczyna łączyć się z konstrukcją dachu. No, takie jak kolano. Więc wysoka, im wyższa ściana kolankowa, tym więcej masz miejsca po prostu na piętrze, czy na strychu, czy właśnie na, na antresoli. I tutaj ściana kolankowa ma około 1,15 m, więc jest naprawdę wysoka. No, bo zobacz, ja mogę podejść w zasadzie wyprostowany i na wyciągnięcie ręki do Dotykam, dotykam po prostu ściany budynku. Tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, jest 20 metrów kwadratowych powierzchni, czyli te 48 metrów wewnątrz tego e, kompaktowego domu uzyskujemy poprzez te metry na dole plus tą właśnie antresolę. I stąd jest te 48 metrów. Jeżeli zależałoby ci na jeszcze większej powierzchni, to mamy taki projekt, że zamiast antresoli e, po prostu dociągamy podłogę do końca, do, do tego okna. I wtedy po wejściu do, tutaj na górę masz dwa pokoje, i na wprost możesz mieć na przykład w tym miejscu ubikację albo garderobę i zyskujesz dodatkowe metry i dodatkowe pokoje. Więc zobacz, w domu, który ma 35 metrów tylko, Powierzchni zabudowy możesz mieć sypialnię na dole, salon z aneksem, łazienkę i na górze jeszcze dwie sypialnie i ubikację lub garderobę. No, to jest naprawdę wykorzystanie do maksimum tego, co można moim zdaniem z 35-metrowej powierzchni uzyskać. A tak jak ci mówiłem na wstępie. to są najmniejsze domy, jakie budujemy, bo mamy jeszcze w naszym katalogu domy o powierzchni zabudowy 50 metrów i 70 metrów powierzchni zabudowy, a te największe mają po podłogach ponad 100 metrów kwadratowych, więc są to już takie jak na kompaktowe domy, naprawdę spore powierzchnie. Wystrój taki jak każdy lubi. My poszliśmy w kierunku takim leśnym, poznajdujemy się przy Puszczy Białej, 160 metrów stąd jest jezioro, w okolicy same lasy, pola, więc stwierdziliśmy, że właśnie w takim klimacie sobie tutaj to utrzymamy. Mamy duże łóżko, mamy półeczki na książki, mamy szafki, mamy duże okno również z tyłu, żeby przewietrzyć i doświetlić od tyłu też te tresole. Yy, mamy też tutaj takie szafeczki. Także no, staraliśmy się wykorzystać tą przestrzeń na tyle, na ile to jest możliwe. I znalazło się też miejsce na home office. Właśnie Natalia sobie najczęściej stąd pracuje. Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy ten dom ma jakieś minusy. No, jest minus na Antresoli. Ten minus jest taki, że jak masz piękne widoki i pracujesz w tej Antresoli, to na maila zamiast minuty odpisujesz trzy minuty. No i to jest taki minus. Powiem ci, Jarku, że się nie zawiodłem, bo jechałem pełnym nadziei tutaj, żeby zobaczyć jakby tę nieruchomość i w zasadzie wyszła lepiej yy, na żywo niż oglądałem ją wcześniej yy, w internecie. I tylko wiesz co, ja mam taki problem zawsze, że jak podchodzę do swojej działeczki i swojej budowy, którą mam, to nie mogę znaleźć firmy, która się zajmie kompleksowo wszystkim. Ja mam pieniądze, ale nie mam czasu za tym latać po prostu. Chciałbym komuś zapłacić i po prostu mieć nie, tą nieruchomość. Czy Twoi klienci też często mają problemy i jakie rozwiązujesz? W ogóle to brzmisz jak mój klient, także po programie musimy dłużej porozmawiać, bo 90 chyba 9 nie klientów, e, którzy korzystają z usług Housemart, no to są właśnie osoby takie jak opisałeś, czyli osoby, które posiadają zasób finansowy, ale nie posiadają zasobów czasowych, a czasami też i wiedzowych, żeby przez taki proces, który jest skomplikowanym tak naprawdę procesem zakupu domu, a wcześniej zakupu działki, po prostu przejść. I to, co nas charakteryzuje na rynku, i taki mam feedback od klientów, dlaczego się decydują właśnie na naszą firmę, to jest przede wszystkim ten aspekt kompleksowości, bo my pomagamy klientom już na etapie nawet zakupu działki, czyli sprawdzamy im te działki pod kątem prawnym, czy ta działka w ogóle się nadaje potem do budowania. Czyli już aspekt, zanim w ogóle pomyślisz o, o budowie, no to już masz styczność z naszą firmą, bo my ci sprawdzamy tą, tą działkę, czy warto kupić. I powiem Ci taką ciekawostkę, że mieliśmy wiele klientów, którzy do nas dzwonili i dziękowali, że nie kupili tej działki, którą chcieli kupić. Także pomagamy w tych analizach prawnych działek. A kompleksowość samej budowy, no budujemy od A do Z. Robimy fundamenty, co nie wszystkie firmy, a w zasadzie mniejszość oferuje, że również wykona dla klienta fundamenty. Budujemy domy pod klucz, jeżeli ktoś chce to łącznie z wykończeniem. Robimy klimatyzację, ogrzewanie podłogowe, tarasy, Szambo, jeżeli nie masz kanalizacji miejskiej. Robimy fotowoltaikę wraz z pomocą w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych. Także ten nasz klient jest na tyle, na ile jest to możliwe w procesie budowy domu, naprawdę po prostu zaopiekowany, i ta kompleksowość to był w ogóle czynnik, dlaczego ja założyłem tą firmę. Ja wyszedłem z założenia, że na budowie domu nie trzeba się znać, żeby. Spełniać swoje marzenia. I że gdybym był informatykiem, lekarzem, prawnikiem, czy właścicielem jakich, jakiegoś biznesu, no to chciałbym, żeby za mnie po prostu ktoś ten etap po prostu załatwił. I powiem Ci, że z roku na rok widać coraz większe zapotrzebowanie właśnie tego typu usługą, czyli kompleksowa budowa od A do Z. Mhm. Jakbyś czytał w moich myślach, ale wiesz co, mówi się tak, że jeżeli ktoś się buduje, to powinien mieć trzy razy więcej pieniędzy niż zakłada i trzy razy więcej czasu. Jak to jest z czasem? Bo jeżeli koszty są, a jakby wierzę w to, że podpisujemy umowę tak z jednym wykonawcą, mamy mniejszy problem prawny później, a druga rzecz czas. Ile musimy czekać na oddanie takiej nieruchomości do użytku? Ty w ogóle poruszyłeś dwa bardzo ważne aspekty w, w tym pytaniu, bo pierwszy aspekt czasowy i drugi aspekt to jest właśnie odpowiedzialność wykonawcy za powierzone mu roboty. I to, to też są dwa czynniki, dlaczego klienci zwracają się ku naszej firmie, czy w ogóle ku tej technologii, którą, którą my budujemy, a budujemy w technologii szkieletowej. Więc jeżeli chodzi o czas, to taki dom, który jest za naszymi plecami w systemie prefabrykacji, czyli że my wcześniej sobie go na fabryce przygotowujemy, a potem do ciebie na działkę zwozimy e, kilka elementów. To jest około dwóch tygodni. Od momentu, jak przyjedziemy, do momentu, aż dostajesz klucze. Jeżeli zaś Twoja działka nie ma idealnego dostępu, że możemy przyjechać tirami czy dźwigami. No to wtedy taki dom budujemy takim systemem, nazwijmy to tradycyjnym, czyli że zwozimy sobie wszystkie elementy i tą część, którą wykonywaliśmy na fabryce pod dachem w komfortowych warunkach, wykonujemy po prostu u ciebie na działce. Wtedy ten czas budowy wydłuża się do około 4 tygodni, ale nadal jesteśmy w obrębie 2-4 tygodni, także naprawdę bardzo, a bardzo szybko, a nie lat. Na fundamenty oczywiście, jeżeli klient zleca nam również wykonanie Wykonanie fundamentów, to przyjeżdżamy sobie wcześniej i te fundamenty wykonujemy. Wyjeżdżamy, one sobie leżą, a potem przyjeżdżamy już na tak zwaną tą budowę zasadniczą. Także czas jest decydującym czynnikiem, dlaczego właśnie klienci idą w, w tym kierunku. Okej, okay, ale mówiliśmy o tym najmniejszym tak. domku, a mi się podoba ten największy, bo ja mam dużo dzieci, więc muszę je pomieścić gdzieś. Mhm. Jeżeli ja bym się zdecydował na ten, ten największy dom, który macie w ofercie, czy czasowo to się mi rozjeżdża, czy jakby jesteśmy gdzieś w podobnych ramach? Wiesz co, czasowo troszeczkę się to wydłuży, natomiast to nie będzie dwukrotność wydłużenia, czyli zamiast dwóch to cztery tygodnie, zamiast czterech to osiem. Natomiast myślę, że dołożenie buforu na poziomie tygodnia dodatkowego jest uczciwe i jest zasadne, żeby o tym powiedzieć, ponieważ jest tam więcej elementów po prostu do skręcenia, do wykonania, więc ten czas się zapewne wydłuży, ale uwierz mi nadal, to nie będzie taka różnica, żeby ci to zmieniało plany życiowe. Według głównego urzędu statystycznego średni czas budowy domu w Polsce systemem gospodarczym wynosi 3 lata. No taka jest statystyka. A tu mówimy o przedziale dwu, sześciotygodniowym, no więc to i tak jest przepaść. A jeżeli byście chcieli zobaczyć ten duży dom o powierzchni zabudowy 70 metrów z pięknym frontowym przeszkleniem i antresolą, to na naszym kanale, który nazywa się Housemart, możecie zobaczyć. Niedawno go publikowałem. Okej, okay, bo rozmawialiśmy też o korzyściach związanych w współpracy z jedną firmą, bo jeżeli załatwić świat jest kompleksowo, co mi to daje pod kątem takiego bezpieczeństwa? Mhm. Bo często jest tak, że jedna ekipa wejdzie, coś spieprzy, później przyjdzie następna, będzie poprawiać. Jakby Tyle, co jakby miałem w styczności z ekipami budowlanymi, zawsze był jakby problem tego rozproszenia, że każdy robił coś innego i te słynne zdanie, ale ktoś to panu spartolił, nie? Tak, dokładnie. Właśnie, wyjąłeś mi to z ust, bo chciałem to powiedzieć, że to jest słowo klucz i niezależnie, jakbyś miał dobrą poprzednią ekipę, kolejna, która wchodzi, właśnie użyje tego stwierdzenia, bo to stwierdzenie jest bardzo wygodne, bo ono przerzuca odpowiedzialność na kogoś, kto robił to wcześniej. Niezależnie, czy robił to dobrze, czy źle, ale jest to już taki wytrych, dla nowego wykonawcy, który potem będzie mógł powiedzieć: No przecież ja tutaj robiłem po kimś, a nie, a nie robiłem wszystko od początku. To jest fundamentalna rzecz, którą poruszyłeś, i to jest rzecz, na którą ja bardzo zwracam uwagę klientom i w ogóle wszystkim, którzy zamierzają się budować zwracajcie na to uwagę. Jeżeli macie podpisaną jedną umowę z jednym generalnym wykonawcą, to macie później tylko jedną osobę odpowiedzialną, e, która przed wami no, odpowiada. I umowy pisze się na złe, a nie na dobre czasy. I byłbym hipokrytą, gdybym powiedział, że na ponad 100 domów, które wybudowaliśmy, e, że nie było w nich żadnych usterek. Oczywiście były te usterki i mówimy po prostu, jak jest. Natomiast z punktu widzenia inwestora, inwestor wykonywał do, do nas, konkretnie do mnie, jeden telefon, i miał temat załatwiony. A to, że ja później z jakimś podwykonawcą załatwiałem ten temat i już go dalej z tego rozliczałem, to już klienta nie interesuje. Klient ma załatwioną sprawę. My, jako generalny wykonawca, odpowiadamy przed klientem i to my mu budujemy dom od A do Z, i to na nas ciąży to, ta odpowiedzialność. I za to też. Klient płaci za święty spokój, bo później nie ma przewalania się, a to zrobił ten, to zrobił tamten. U nas jest prosta historia. Klient ma jedną umowę i tyle. Cały czas się zmieniają przepisy, i teraz teoretycznie weszły zgłoszenia. Powinno być łatwiej postawić dom. Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby taki dom powstał u nas na działce? Mhm. Tak, faktycznie. Te przepisy budowlane cały czas się zmieniają, starają się dostosowywać do obecnych trendów. Taki dom, czy w ogóle tego typu domy, możesz postawić na kilka sposobów. Przede wszystkim. Tradycyjne pozwolenie na budowę, ale również zgłoszenie trybem Polskiego Ładu, zgłoszenie uproszczone jako budynek rekreacji indywidualnej i tak zwane pełne zgłoszenie, które już od 2015 roku, o ile mnie pamięć nie myli, jest w naszym kraju dostępne i może w ten sposób budynki legalnie potem budować. To jest niezależnie, którą drogą wybierzesz, bo wybór drogi tak naprawdę będzie zależał nie do końca od Ciebie, ale od statusu prawnego Twojej działki, ale nie martw się tym. My mamy w zespole architektów i w ramach kompleksowej usługi budowy domów, my również za klientów załatwiamy te formalności. Dobra, ale jeszcze wtrącę jedno pytanie. Czy te zgłoszenia rzeczywiście coś ułatwiły? czy tak naprawdę jeszcze więcej skomplikowały? <laughs> Otóż wchodzimy na niebezpieczne meandry polityki, czy te zgłoszenia tak zwanego Polskiego Ładu coś ułatwiły. Wiesz co, na pewno ułatwiły pod kątem wydawania decyzji o warunkach zabudowy, bo do tej pory urzędy wydawały, wyobraź sobie, nawet taką decyzję pół roku, rok, więc to naprawdę no, bardzo długi czas. W ramach procedury Polskiego Ładu urząd ma 21 dni i faktycznie trzymają się urzędy tego terminu. Kolejna rzecz z punktu widzenia inwestora, która została ułatwiona w przypadku procedury polskiego ładu, to tak zwane odbiory. Po wybudowaniu tego budynku już nie musimy tutaj przechodzić specjalnych odbiorów, tylko zgłaszamy do urzędu zakończenie budowy i w zasadzie to jest koniec naszej przygody ze starostwem. To przejdźmy sobie teraz do kwestii inwestycyjnej i zacznijmy chyba od tego, ile taki dom kosztuje. Taki dom, który widzisz za moimi plecami, to jest Mezani Smart w stanie deweloperskim, już licząc z fundamentem, bo ja to bardzo podkreślam, ponieważ jest gro firm na rynku, które podaje cenę, ale bez fundamentów i wtedy klient może sobie pomyśleć, że tamte domy są tańsze. No nie, one nie są tańsze, tylko po prostu ktoś nie, nie podaje pełnego kosztu. Stan deweloperski wraz z fundamentem to jest około 230 tysięcy brutto. Gdybyś chciał co do złotóweczki sobie wyliczyć, to wchodzisz na naszą stronę housemart.pl w zakładkę projekty i Wyceny, klikasz ten konkretny dom, który Ci się podoba, i u nas na stronie jest konfigurator. Masz pakiety typu fundamenty, e, nie wiem, ogrzewanie podłogowe, tarasy, zaznaczasz sobie, i strona wylicza Ci dokładną cenę co do złotówki. I u nas taka zasada w firmie: to co na stronie, to w umowie. Fajna transparentność, a Będąc inwestorem i chciałbym zarabiać na przykład na takich domach, jak Twoi klienci, czy Ty miałbyś pomysł na to, żeby wykorzystać te domy w budowaniu majątku i zarabianiu, pomnażaniu go? Czy ten pomysł to już mamy i nie tyle co wdrażamy, co już wdrożyliśmy w życie, więc mamy również efekty w postaci danych. Y inwestorów, którzy te domy po prostu wynajmują na krótki, na krótki termin, bo my również obsługujemy właśnie inwestorów i budujemy takie domy na wynajem. Są to osady dwóch, trzech, czterech, pięciu domów w jednym miejscu i te domy są wynajmowane na krótki termin. I mamy też taki film na, na kanale, gdzie właśnie nasz, jeden z inwestorów, Kuba, który ma osadę Wzgórza Kunowskie, podzielił się z naszymi oglądającymi konkretnymi danymi liczbowymi. Czyli... Ile zapłacił nam za domy, ile zapłacił za działkę, ile zapłacił za infrastrukturę na tej działce, no ile płaci za marketing, za sprzątanie. No, wszystkie koszty wyłożył po prostu i pokazał dane, jakie ma przychody i jakie ma zyski. Więc stopa zwrotu oscyluje w zależności od osady między 15 a nawet 21%. Czy jeszcze oprócz takiego krótkiego najmu jest jakiś pomysł wykorzystywany przez, przez ludzi, których znasz, Twoich klientów, którzy wykorzystują to zupełnie inaczej? Pomysł jest, ale jeszcze nie został wdrożony na jakąś taką szerszą skalę, a mianowicie wybudowanie takiego osiedla, kompaktowych domów, które będą alternatywą dla mieszkania w bloku, dla kawalerek czy dla dwupokojowych mieszkań na najem, ale długoterminowy. Eee, oczami wyobraźni mogę widzieć takie osiedle, gdzie osoba, która wynajmuje od inwestora taki dom długoterminowo, nawet w ofercie ma jakiś niewielki samochód elektryczny, który jest ładowany za pomocą fotowoltaiki tajki zamontowanej na tego typu budynku i tworzymy takie trochę perpetuum mobile. Myślę, że to jest przyszłość niedaleka, ale prędzej czy później tego typu osiedla, właśnie kompaktowych domów jako alternatywa dla mieszkania w bloku w okolicach większych miast, mogą powstawać. Natomiast na dzień dzisiejszy właśnie te osady na krótki termin wydają się być... No, i wedle jakby moich spostrzeżeń, są bardzo dobrą, dobrą lokatą kapitału, e, pozwalającą na zwroty większe aniżeli obecna inflacja. Okej, okay, ale jeszcze zapomnieliśmy o jednej kwestii bardzo istotnej, e, to są koszty eksploatacyjne. Ile taki dom kosztuje w utrzymaniu? No to jest bardzo ważny aspekt. Na pewno kosztuje o wiele mniej niż duży dom, więc tutaj nie będzie żadnej, żadnej tajemnicy. O tym, ile dany dom będzie Cię kosztował, oczywiście decyduje jakość wykonania tego, tego budynku, grubość zastosowanego ocieplenia. Nasze domy spełniają wszystkie normy i te warunki techniczne, więc są to domy energooszczędne. Jeżeli do takiego domu zamontowałbyś fotowoltaikę, to w zasadzie wychodzisz z kosztami energetycznymi na zero. Zwróć też uwagę na jeszcze jeden aspekt, taki prozaiczny, ale ja na to zwracam uwagę. W tych zabieganych czasach, jeżeli masz to szczęście, że możesz skorzystać w życiu z pomocy, na przykład gdzie jesteś w pracy i ktoś ci sprząta, to jakie będą koszty sprzątania takiego domu, a jakie będą koszty sprzątania jakiegoś dużego domu? Ogólnie biegania wokół takiego domu i koszty są o wiele mniejsze niż w przypadku tradycyjnych dużych po prostu chałup. A konkretnie tego, ile cię kosztuje utrzymanie tego domu? My tutaj przebywamy głównie w okresach wiosna, lato, jesień i okresowo zimą, e, więc powiedzmy, ta moja odpowiedź będzie miarodajna gdzieś tak w 80%. Nas rachunki za energię już po tych podwyżkach średnio, gdybym to ujął w takim ujęciu miesięcznym, to jest około 300 zł, 350, tylko że my nie mamy fotowoltaiki. Myślę, że gdybym w tym domu mieszkał, bite 365 dni w roku, a myślę, że kręciłbym się gdzieś w okolicach. 400 zł za, za prąd tak średnio miesięcznie, ale tak jak mówię, tu nie ma fotowoltaiki. Gdybym tą fotowoltaikę założył, to okręciłbym się gdzieś w okolicach zera. Wiele osób pewnie pamięta i wychowało się na takiej bajce o trzech świnkach. I wszyscy wiedzą, żeby te domy były takie, wiesz, z kamienia, nie? Jak jest trwałością tych budynków, które wystawiacie? No, kojarzę tę bajkę. Wilk zdmuchnie, czy nie? Nie ma takiego wilka w Polsce, żeby to zdmuchnął. W ogóle nie ma takich warunków atmosferycznych w Europie, żeby konstrukcje tego typu domów mogły ucierpieć. Takie ekstremalne warunki są gdzieś w okolicach równika, typu tam, nie wiem, Floryda, Karaiby, jakieś takie miejsca, gdzie występują tornada, to i murowane mogłyby by zdmuchnąć. Jeżeli chodzi o wytrzymałość tych budynków, to firmy ubezpieczeniowe datują je dokładnie tak samo, jak murowanych. Jeżeli o ten dom dbasz, serwisujesz, odnawiasz elewację, jeżeli masz drewnianą, tak? to ten dom będzie Ci służył latami, przeżyje Ciebie Twoje dzieci. Nie wiem, zwróć uwagę, taki pierwszy przykład z brzegu, który mi się kojarzy. Drewniane, stare jakieś kościoły, które były budowane w o wiele mniej zaawansowanej technologii, aniżeli my dzisiaj budujemy. Stoją po dziś dzień. Wszystko oczywiście zależy od tego, w jaki sposób podany przedmiot się dba. Jeżeli o taki dom będziesz dbał, to uwierz mi, wytrzymałość i lata, jak będzie długo stał, to nie będzie absolutnie Twoje zmartwienie. Mhm. Ja też się wychowywałem w takim domu w metodzie kanadyjskiej budowanej, i powiem Ci, że od dziesiątek lat było wymieniane tam tylko dach, bo jakby na tą powierzchnię dachową było 20 lat gwarancji, więc jakby po gwarancji wszystko się psuje. Czy dajecie gwarancję na swoje domy? Tak, oczywiście, dajemy gwarancję. Od nas klient na koniec budowy otrzymuje taką teczkę, w której są wszystkie gwarancje, i tak jak na przykład na pokrycie dachowe. E, Producent, z którego my korzystamy, usług, daje 75 lat, i to przechodzi po prostu na, na inwestora. No tak, nie 20, tylko 75, bo technologia się zmieniła i poszliśmy do przodu. A wracając do firm ubezpieczeniowych i banków, czyli instytucji finansowych, czy banki to finansują normalnie? Można wziąć pod to leasing kredyt hipoteczny, czy, czy ubezpieczyciele nie mają z tym problemu? Ubezpieczyciele nie mają z tym problemów. Ubezpieczy, ubezpieczają wszystkie te budynki, niezależnie czy były wybudowane jako budynki mieszkalne, jednorodzinne, czy jako budynki o statusie rekreacyjnym. Także oferta jest pełna. Jeżeli chodzi o banki, to również udzielają normalnych kredytów hipotecznych. Tylko zasada jest taka, że musi to być budynek mieszkalny, całoroczny, na pozwolenie na budowę albo na tak zwane pełne zgłoszenie. Wtedy możesz takie finansowanie uzyskać. Jeżeli zaś chodzi o leasingi, to. Firmy leasingowe udzielają leasingów tylko i wyłącznie na takie domy typu kontenerowe, które wiesz, możesz za ucho złapać i w całości sobie na tira zapakować i, i przewieźć. Natomiast ten dom, tak na dobrą sprawę, gdybyś chciał w ten sposób przetransportować, też byś mógł przetransportować, tylko wiązałoby się to po prostu z troszeczkę większą inżynierią. Co do tych banków i co do tych firm ubezpieczeniowych i nawiązując do kompleksowości, my również tym klientom pomagamy i od ogarniamy im kwestie finansowe, współpracujemy z doradcami finansowymi. Jeżeli ktoś chce dostać też ubezpieczenie tego budynku po budowie, to również ma od nas takie wsparcie. Jarek, wszystko tak fajnie za klienta załatwiacie, co klient musi w takim razie zrobić, bo to jest niewiarygodne. Klient musi wejść na naszą stronę internetową housemart.pl, zakładkę projekty i wyceny, zobaczyć sobie, które domy mu się podobają. Poklikać, powyceniać sobie, no i wypełnić formularz kontaktowy, który jest w zakładce Kontakt. Wszystkie formularze trafiają do mnie. Ja na nie wszystkie odpowiadam. Jeżeli klient ma dodatkowe pytania, na stronie jest mój numer telefonu, więc proszę dzwonić. Ja, ja każdy taki telefon, jeżeli nawet nie odbieram, to najprzecie smsa SMS-a to, to oddzwonię. Budujemy w całej Polsce, więc niezależnie czy jesteś ze Szczecina czy z Rzeszowa, to tam ci wybudujemy domy. Dwa najdalej oddalone od siebie budynki, w w naszym kraju dzieli ponad 900 km, bo jest to wyspa Wolin i okolice Bieszczad, więc zasięg mamy duży. Wybudowaliśmy pierwszy dom już w Niemczech, w Berlinie. W przyszłym roku budujemy w Austrii i kilka domów na Słowacji, więc. Zapraszamy do kontaktu. Zasięgowo cała Polska jest dostępna. Ja coś czuję, że skorzystam, tylko muszę najpierw się skonsultować ze swoją drugą połówką, oczywiście. A na koniec mamy taką tradycję, że każdy z gości ma złotą myśl dla naszych finansowych preperców. Kamera jest Twoja, zapraszam. Słuchajcie, złota myśl, która przyświecała mi, zakładając naszą firmę. Nie ma czegoś takiego jak cena PRIF. Wszystkie ceny macie na stronie. To, co na stronie, to w umowie. Trzymajcie się. Cześć. Ja jestem bardzo ciekawy, co wy myślicie o tym, jak będzie wyglądała przyszłość budownictwa domów w Polsce. Co będzie trendem, co będziemy budować i w jaki sposób. Zapraszam w komentarzach do dyskusji. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć.